Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku GTA San Andreas. Wiedzcie mi tylko jedno, jakie ja mam misje. Szkoła. Nic nie ma, tak? Czyli na razie tylko te mam misje, no to robimy te misje na razie, jalo. Zobaczymy, co tym razem przygotowali dla nas. Czym tu się spilowało? Nie tym. Też nie. Się nie da spilować. Dobra, co tam ciekawego tym razem myśli? Wybuchowa sprawa. Dobre. Jedziemy. Zapomniałem, jak się w to GTA gra, serio. Muszę przypomnieć teraz wszystko. Tutaj tak. Juhu. Moje kierowanie samochodem nadal jest najlepsze na świecie. No ale będzie można się trochę pobawić. Na czerwonym. Mama cię nauczyła, że ja mam zawsze pierwszeństwo. Sorki. Jest baseballem na mnie, Jezu chłopę, weź się opanuj. Daleko mamy do tego? Całej kopalni. Nie za blisko. Nie za blisko. Jakie korki, jakie korki! Zaraz mi wybuchnie auto. Tak jeszcze pięknie. Gdzie to niby jest? Dobra, jedźmy naokoło, jak tak każe, no to... Jakie naokoło! Kto mi każe jechać naokoło, co? Drzewa mnie zatrzymują, a już mi dymi tak, że ale się jeszcze nie pali. Jest dobrze. Dobra. Git. Weź na teren kamieniołomu i ukradnij dynamit. Tylko powiedzcie mi, że nie ma być... Dynamit został przygotowany do obsadzenia. Wiesz, bo zanim robotnicy go zniszczą. Aha, no dobra, no to... Item. Tu się schodzi, tam jest niżej wejście, dobra. Może się wyrobię. Mam jakąś broń? Tu mam. Jakiego rodzaju broń jak to? Jeszcze niżej, serio. Ja się tu zabiję, kiedy spadnę. Ryzykant? Ryzyku. Nie zabił się. Dobra. Wyceluję mu w tą opetynę.
dalej. Jak się to brało? Mógłbym te tej łopaty wziąć. Nie mam tej łopaty chyba, tak? Nie mam. Jak to rozwalić? Yes. Nie mogę normalnie. Nie da się. Fak, no to czym ja mam to rozwalić niby? Nie pamiętam, czym się wymieniało broń. Idziemy do następnej. To zabijam wszystkich, tu idzie spokój. O, zginęli. Mam katanę tylko. Nie mam nic innego. Ten mi patrzy. Chyba. Łopatę dawałem. Mogę ją wziąć? Nie mogę jej wziąć, dlaczego? Jak się łopaty, jak się zmieniało bronie? Sterowanie. Stawienie. Pieszo. Kuźwa, nie wiem jak się zabrało. Nie pamiętam już. Akcja tab. Dobra. To tabem to się zabiera, tak? No. Teraz mamy łopatę? Mamy. To jedziemy. No i co? Co to dało mi? Nie mogę nic zrobić. Nie rozumiem. Ani bronią, ani snajperką. Nie wiem, zwaliłem misję czy nie w końcu. Z tego mi to dało, że... Wybuchnie. Boom. No i co mi to dało? Ja nie mogę nic z tym zrobić. Łopata mi coś tu da? Znaczy nie sądzę. A ci tam nie mieli w tym pomieszczeniu czegoś? Jezu, czasem te misje są naprawdę niewyraźne. Potrzebuję czegoś, żeby coś. Coś ciężkiego. Ale co? To jest najgorszy problem. Gdzie oni byli tutaj gdzieś, nie? Nie czaję tej misji. Miałem licznik, nagle zniknął ten licznik. Chyba tu całe misje wychodzi na to. Tano nic nie mogą zrobić. Chyba wezmę rakietnicę, przypierdzielę w to. Na tym skończę. O, też nic. Nie działa. Nie czaję tej misji. Serio.
Tab też nie działa. F. Mam sobie wózek wziąć i wózkiem to może przewozić? Bo już nie wiem. Gdzieś ten wózek jeszcze w głowie do może? Nie wiem naprawdę. Czy wkurzę to zaraz będę? Chyba trzaski trzeba tutaj. Coś. Nie. Nie mają żadnego wózka widłowego ani nic. To nie wiem. A mapa coś mi teraz pokazuje? Nic. Misja rozpoczęcia i tyle. Dobre pytanie. É isso aí, galera. Esse é o novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchu-tcha-tcha! No, zerknę w internet, bo sam nie wierzę sobie. Serio, no nie wiem co tutaj zrobić. Kuźba, serio? Wrotki specjalnie muszę brać. Dobra, to bieraj. Specjalnie rozjechać, ja mówię, kuźba, łopaty jakąś będę potrzebował. No, dobra, no. Chociaż wiem coś. Ja myślałem, że ciężki, to znaczy, że kurde. Dobra. Wysiądź. Do kogo to chłopie mówisz? Już nikt nie żyje. Już nikt panie nie żyje, ale to kurde, przez takie kurde cudo, no dobra, no źle zrozumiałem misję, niech będzie. Tak mówię, kurde, co jest grane. Tak teraz pisałem tylko tego, jak zebrać dynamit i trzeba przejechać tym dużym dziadostwem, no. Spoko, spoko, Maroko. Dobra, mam te cztery laski, co teraz? Wracaj z dynamitem do kasyna. Ochrona blokuje wyjazd. Wsiadaj na motocykl sobie, poszukaj innej drogi ucieczki. O nie. Gdzie mam motocykl?
Tylko muszę wjechać tam jakoś. Dobra. Muszę tu wjechać. Dobra. Tędy, tak. Oj, dupa. Się nie rozpędziłem. Iwa, nie lubię jeździć krosem, strasznie. Jak ja tą grę skończę, to będzie cud. No ale się podjąłem tego wyzwania i ją skończę. To jest gorsze niż po prostu Dark Souls, naprawdę. Dark Souls to była taka miła gra w porównaniu tego GTA, że... Spadać! Spadać! Gdzie teraz? Tutaj zapewne, nie? Kurwa, nie spadnie z tego. Wsiadaj na motor. Dlaczego mam wsiadać na motor? On pokazuje, że mam tu wleść. Czy ja tam się nie dostanę? Chyba, że motorem się tu dostanę. To spoko. Kuźwa, wsiadaj na motoru! Nie denerwuj już ty jeszcze chociaż. Jeszcze się zbukuje. Nie, nie. Teraz się zbukował. Co on w tej grze skacze? Że się tak zapytam. Nie, teraz się zbugował. Ja jebie. Czy w tej grze jest coś takiego jak skok? Skok, lewy shift, dobra, dziękuję. Tak, ale nie działa. Wpadł w szczelinę. Zajebiście. Debilu. Dobra, jest tak. Dobra, jest. Dobra, udało się. Walczy się tam. Pójdź wale, żeby ten motor się słuchał chociaż. To było. Dobrze, przejechany jeden. Kurwa, żeby ta kamera się jeszcze ustawiła tak jak należy. Byłoby naprawdę spoko. Ja nic przez tą kamerę teraz nie widzę. Dobra. Stawia się powoli. Ja pierdolę. Ta gra naprawdę jest tak pojebana, że... Współczuję, jak ktoś nie gra jeszcze, naprawdę. Kuźwa, nie przelatuj przez to. Dowiedziałem się, że najlepsze są długie nogi. Mam
Nie rozumiem, dlaczego mam przejechać w tę stronę. I ta kamera jeszcze. No wkurza na każdym kroku mnie. No ale nie skręcaj, kiedy ja nie chcę. Dobra, jesteśmy. Teraz co mam zrobić? Tutaj mam zaskoczyć? Tak. Co mi to dało? Że tak się zapytam. Mogę sobie tak wjechać po prostu na górę? I od nowa. Cyk. Ja pierdziele. Ktoś mi kiedyś powie, zagraj w następne GTA. Zbadaj się najpierw u lekarza. Po co ja mam wjeżdżać tak? Przecież ja bym stąd wyjechał normalnie. Tak, no. Na pewno się to uda. No, zobacz, co ten motor wyprawia. Ja jadę prosto, on se skurwa skręca jak chce. No zobacz, widzicie to? No i zjadę znowu. Czy mi ta misja nie zaliczy się, jak kuźwa nie przejadę tą trasą, co oni se kuźwa kombinują, naprawdę? No zobacz, znowu. Za gówno jebane to jest to. Zobacz, nic nie mogę zrobić, bo... I no spróbuję to skręcić. Chciałbym, bo mogę sobie to tak zrobić. Nie! To do usranej śmierci będzie gorsze niż to latanie, wam powiem. No bo... Ja nie rozumiem, kurwa. Kto te motory zjebał w tą grę, to jest po prostu geniuszem na świecie. Stój. Ale tu nie będę przyspieszał się. Jedynie do tego, żeby tutaj wjechać jakoś. Tutaj muszę zaskoczyć. Dawaj go, zabiję go od razu do mnie. On będzie życie truł.
Aha, tam mam przeskoczyć. Rozumiem, tak? I tam muszę się rozpędzić. Jestem, kurwa. Daleko jeszcze. Skąd weź walą? Właś tamty! Jebane gówno. Szkuz! Nie, te krosy to jest najpierwsze gówno, jakie w życiu wymyślili po prostu. No, poczekaj. Dobra, jesteśmy. Stój. Dobra. Do pół dnia teraz tą jedną misję robię, ale w dupie mam. Dobra, czy to koniec? Teraz dostarcz dynamit na miejscu zrzut. Aha, tu jest. Pogoda też nie rozpieszcza, powiem wam. Ja muszę wyjechać poza tego. Nie w tą stronę pojechałem. Ja muszę ten płot minąć. Dobra, ale żyję. O, jest koniec tej misji, koniec. Najgorsza misja ever po prostu. Koniec misji, mam nadzieję. Jeźdź do kamienia, uzyskać dostęp do tamtejszych misji, a po co? Wracamy z powrotem. Jedziemy, zapisujemy grę, kończymy ten odcinek. Zrage'owałem się dzisiaj trochę przy tym krosie. Ale to GTA, norma. Zapisujemy na tym zapisie
I kończę ten odcinek, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. A my widzimy się prawdopodobnie za tydzień. Trzymajcie się, na razie, pa pa i hej!